co, Damianku? Dobrze. Lubisz przychodzić do mnie? Mhm. To dobrze. Dzień dobry Państwu. Opowiem Wam dzisiaj o bardzo fajnym oprogramowaniu, które się nazywa Rescue Time. Dzisiaj wizyta w TK Maxie, żeby kupić prezent dla cioci Ewy i krokodyla dla Heleny. Jedziemy do Piotra i cioci, tak? Do cioci. Wszystkiego najlepszego. Jejku. Będziemy jeździły windą. Mailowo albo w komentarzu na Facebooku napisz mi, jakie odcinki ci się bardziej podobają, czy te, które są nagrywane w samochodzie, czy te, które są nagrywane u mnie w studio. Bardzo nie lubię marnować czasu, a ty? No i żeby tego czasu nie marnować, chciałbym ci dzisiaj opowiedzieć o takiej fajnej aplikacji, która się nazywa Rescue Time. Zasada działania tej aplikacji jest bardzo prosta i jak większość prostych rzeczy, dlatego się sprawdza. Otóż po zainstalowaniu tej aplikacji, założeniu sobie konta u nich, ta aplikacja zaczyna liczyć czas, który spędzasz na robieniu różnych rzeczy w swoim komputerze. Rescue Time zaczyna zliczać, ile czasu spędzasz w jakiej aplikacji, na jakiej stronie internetowej, i później pod koniec tygodnia wysyła do ciebie raport z informacją, ile czasu byłeś produktywny, ile czasu nie byłeś. No i to daje możliwość tak naprawdę poprawiania sobie trochę przyzwyczajeń, bo jeżeli na przykład trudno nam się skupić i pisząc jakiegoś ważnego maila albo jakiś ważny raport co chwilę zerkamy na Face'a, no to to będzie miało odzwierciedlenie w tym raporcie, tak? Po obejrzeniu takiego raportu na koniec tygodnia można dojść do wniosku, no dobra, postanawiam sobie, że w przyszłym tygodniu mniej czasu będę spędzał na sprawdzaniu Facebooka. Chociaż oglądanie moich filmów na YouTubie to jest jak najbardziej dobrze spędzony czas. To nam możliwość poprawienia tego, tak? I daje to nam też pogląd na bardziej takie dokładne kształtowanie sobie przyzwyczajeń, tak? Czyli jeżeli na przykład z tych raportów wynika, że codziennie 3 godziny marnujemy na siedzenie na fejsie, no to to można zmienić, tak? Albo że zbyt często wchodzimy na demotywatory, albo że za często sprawdzamy pocztę elektroniczną. To też jest takie tak naprawdę uciekanie od prawdziwej produktywności. A sprawdzę, co tam się dzieje na poczcie, nie? A sprawdzę, czy ktoś coś do mnie nie napisał w przypadku. Także z kategorii aplikacji, które pozwalają być bardziej produktywnym i bardziej świadomym tego, co się robi, bardzo, bardzo polecam Rescue Time. Jest to ewidentnie produkt dobrej jakości. Sprawdź go! Cześć. Przedstaw się. Arek Denkiewicz, trębacz. I co robiłeś przed chwilą? Przed chwilą przeglądałem waszą płytę, ale brzmi to ciekawie. No, bardzo fajnie, że jest Unplugged. A nie mam pomysłu na tytuł, to nie wiem. Nie? Nie.
to może no to, to, to trudno, to się spytamy jeszcze korespondencyjnie za rok, jak będziemy płytę wydawać. Miałem dużo możliwości własnej inwencji, tak? Że nie była ona narzucana przez was, ale też bardzo mi się podobały wasze sugestie. To ma być projekt, który ma być skupiony na eksperymencie dźwięku. Dlatego były moje pomysły, czy to ma być z tłumikiem, z kartką, z ręką, na ustniku właśnie. Mam nadzieję, że udało mi się moim graniem zrobić odpowiedni nastrój do tego utworu. No i co? Życzę komuś, kto będzie to masterował fajnej pracy nad tym, no, żeby się nie męczył i nie rzucał bluzgami. Dziękuję. Dziękujemy bardzo.